previously during the investigation. I'm Kaysen, Forrest Kaysen. Thomas, did you see Nick here? When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Good Deadly Premonition, The Director's Cut. Z tej strony Nina i kontynuujemy. No to... A, zapis gry... Czekaj... Gdzie to było? Gdzie ten zapis gry? Mógł się przespać w ogóle? Oj, to... Czy to będzie dalsza... Jakaś dłuższa część? Bo ja będę musiała jakoś to pociąć chyba tym razem. Nie wiem, zobaczę, może nie połączę. Czekaj, bo tutaj... Co to? Co to jest to? Czemu to się świeci? A, żartujesz sobie ze mnie teraz, tak? Wiecie co? Tamci są dla was, ja wchodzę. Jednak nie wchodzę. Jednak tam. Czemu? Idziecie ze mną? Wiecie co, tam jest trochę przeciwników. Czyli rozumiem, że nie. Dobra. Ale co to jest to? Mam to jakoś rozwalić? No i to nie działczy. Teraz dopiero. Się zawiesiła chyba. Czy za mną ktoś się zrespił? No weź ty się, kobieto. Ustosunkuj. No umrzyj. Na przykład tak. No, powiedział, że okej, okay, no i umarła. Ale czemu nie mogę tutaj niczego podnieść? Bez sensu. Aha, bo droga po prostu mi pokazana była. Okej, okay, rozumiem. Aha, fajnie. Nie muszę podejść bliżej. Ja pierdzielę, ich jest. No, staram się. Nie podpisz, nie. Pani ma przykrość. A, czyli mogę ją zestrzelić po prostu i zestrzelić ten. A, jednak wstała. Aaa! Nie, to ktoś inny wylazł. Tam to była kobieta. A tu facet. A, tu znowu wstajesz. Nie, w dupala nie. Kurde. Jery, jak ten wskaźnik jest... Wskaźnik... Dobra. Może zdążę broń... No. No patrz. O! Świetnie! A poczekaj, poczekaj! Mi kamera odjechała. No gin! Że brzęk trzaskającej czaszki, nie? Okej, przyda się. Coś czuję, że się przyda. Coraz bardziej się pod górkę trochę, nie? Nie rzucaj widłami. Chciałam powiedzieć grabiami. No patrz! Ile mam w nią władować, żeby...
O, fajnie, fajnie, fajnie jest, poczekajcie. Czy on ma... Kurde, on ma tą. On ma broń. Skubany. Skubany miał broń. Nie pierdzielę. Mhm. W sumie nie muszę marnować amunicji, przecież na nich ja mogę ich ominąć. Mhm, przepraszam. Ja mogę ich ominąć, ale w sumie nie bardzo. No rusz ty się! No rusz się! Gamoniu! Oni się będą ciągle respić stąd, bo tutaj jest chyba taki oskryptowanie. O, świetnie. Myśl tutaj? Ja za bardzo nie mam czym tego rozwalić. Więc jestem w dół. Jak któryś czegoś nie wypuści, to ja sobie pobawię się tym karabinkiem. Dobra. Ale ty gin! Proszę. No nie wiem, czy takie amazing. Coś opuścił, może się przyda. Ani do te... No nie, naprawdę będą tak wyłazić? No świetnie. On mi włożył... Co on mi włożył do ust? Nie, wiecie co, to tak się nie da. No. No szkurde, podnieś się, bo cię znowu chwyci! No przecież to się nie da, bo to się ich nie da... Nie oddycham, to oni tylko, że jak ja tu podejdę. Też broń, amunicja. Ja muszę sobie tę drogę utorować, prawdopodobnie tutaj. Aha. Nie ma mnie. Dobra, mam kartę i... kartę z nikiem. A czekaj, może on coś będzie miał. Mógłbyś coś opuścić? Oj. Przepraszam. To muszę tam iść, tym drugim przejściem. Tu? Tym? Chyba tak, tylko że nic nie widzę. Okej. Okay. To ma broń skubana. Boże kochany, aż tyle? To mogę wejść i się przespać. Emily, I want you guys to... Wait out here, I know. I'm not going to fight you about this anymore. But promise me this. If there's trouble, then you'll call us in, okay?
You might not think so, but we're a team. A team? That's what I think, at least, and I'm interested in you and Zach. I don't want anything to happen to you before I hear more about you two. Okej, znowu się skraszowało po filmie. Z tą laską. Generalnie uwielbiam tę grę. Kurde, naprawdę. Od początku. Aha, a mogę pozaglądać tam? Aha, takie twoje podglądanie. Tam jest pozasłaniane chyba wszystko, nie? Aha. No i tyle w temacie. Proszę zejść. Tu się mogę przespać. Jakbym czuła potrzebę i to jest wszystko w tym temacie, tak? To nie mogę. Kurde! Oni przestają mnie widzieć, nie? Jak ja wstrzymuję oddech, to mnie nie widzą. Oj, proszę pana, proszę pani, no ale ty się ruszaj! Słuchaj, mógłbyś mi dać coś takiego, żeby do bicia? Mnie to bardzo satysfakcjonuje, jeżeli dałbyś mi coś do picia. Do picia. To mogę? Takiego. Oj, to on broń ma, kurde, skubaniutki, nie? No, mogę to podnieść? Na! Stój! No kurde, zrespił mi się... O kurde! Zaczyna być trudno. Co to? Onion. No pewnie biorę wszystko. Super, nie? Podniosłam cebulę. A wy udzielać się będziecie, czy wcale? Aha. Dobra. To jest robota dla mnie, rozumiem, tak? Dobra, czyli tam próbowałam przejść i tam się nie da przejść, mam przejść tędy. Zrobimy to tak. Aha, zrobimy to tak. Ja nie mam czasu na pierdoły. Żebym jeszcze widziała, w co strzelam. Powiem, że jest karta i nagroda. Okej, tam za mną ktoś się wyłonił właśnie chyba. Nie minął mnie. Teraz stracę oddech i będę się... Muszę ich zabić niestety. Nie, odejdź ode mnie. A nie. Kurde. Ja bym muszę coś sobie się uleczyć, jak, że tak powiem. No strzelaj, no kurde, dobra, ja się muszę uleczyć, bo muszę się cofnąć w krok. Muszę się cofnąć w krok, żeby... Widzieć, gdzie idę. Dobra, tu muszę iść. Okej, jest. Wchodzimy. Będzie filmik, po którym jak mnie wywali, to ja już zwariuję po prostu w tym momencie.
Albo zrobię inaczej, escape. Ten filmik mam nagrany. Okej, okay, fajnie. Już nie wrócę. Zarąbiście, podoba mi się. To będzie bardzo długi odcinek. To musiała to jakoś mądrze zmontować. Rozumiem, że Zak pali, nie? A ty nienawidzisz. Zach, did you hear that? She wants to know more about you. Albo odwrotnie. Isn't that a nice surprise? Amazing. Jak ona się tam znalazła, jak było tam tyle zombie? Emily, w sensie? O, mogę zapisać grę, jak dobrze. No to co, idziemy. Oczywiście znowu nie przeładowani, pewnie nie. No oczywiście, nie? Bo ja się nie przeładowuję, jestem hardcorem po prostu. Kurde, przydałaby się jakaś broń biała. Czemu to spadło? Fajnie by było, jakbyście ginęli. Tak na stałe już. Kurde. O, bardzo fajnie. Tym jest mi dużo łatwiej, bro. Tym jest mi dużo łatwiej. To się nie da, tak? Muszę to przepchnąć. Albo to rozwalić. Czemu ja nie mogę obok przejść? Wiesz co? Znowu coś z obrazami? Jakaś zagadka? To nie mogę nic robić. Aż trzy muszę razy go walnąć. Oj, to słaba broń. No, dziwnie się uśmiecha. Coś za tym jest? Że ja mogę to przesunąć? Ale on się nie zgina, ten bohater, więc raczej nie kłócę, nie klęka, więc raczej nie. Filmik. Fajnie, płynnie przeszło. Ja biegłam, tylko że zwolnię, jakbym szła. To by tak całkowicie płynnie by to przeszło, ta animacja. Co to jest? Co to kurde jest? Samara? Wracaj tu. O, ja pierdzielę. Aha. O kurde. Jak to pokonać? Dobra, jak to zabić? Wtedy, kiedy jest widzialna, chyba mogę. Może... Może ja muszę... Znalazłam nóż, to może ja nożem muszę ją walnąć. Okej. Okay.
Ciekawy, ciekawy przeciwnik. Trzeba przyznać. Szkoda, że nie mam... A? A? O kurde. Czekaj, ona tu siedzi teraz, to mogę ją... No! Okej, zabiłam ją. First aid przyda się. Nawet teraz. Czyli nie ma co kombinować, trzeba walić po prostu w głowę i tyle. Oj. To będą więcej takich będzie? Oj. Zapowiada się naprawdę długa rozgrywka. Okej. Okay. Czyżby czyżyk? Czyżby save room? Dobra, save room. Więc zapiszemy grę. Sugar donut, żeby... Właśnie, czekaj, bo ty jesteś może głodny. Poczekaj, jakie to masz statystyki. Okej, on jest głodny i zmęczony, więc ja bym go nakarmiła i wyspała. Chociażby z 3 godzinki, żebyś sobie przespał, bo byśmy słabą koncentrację. No. Zjemy coś. Nie ma tak spać w domu pełnym zombie, prawda? Co ja tu mam, że mogę zabrać? Mogę ten golf... dobra. Take... item. Oj. To chcę. Shotguna nie mam nawet chyba tego, nie? Mhm. Możemy sobie zjeść indyka albo coś ten deseń, nie? I pikle. Nie, już nie możesz? Dobra. Dobra, wróć, wyjdźmy. R. Back. No, już myślałam, że crash. Za coś takiego? Crash, prawda? Byśmy się gniewali. Zjedz sobie coś. Ty masz jakieś cherry pie? No, masz. Się muszę nakarmić po żonie, bo będziesz mi mdlały, co wtedy? Coś sobie kupię, kasy mam jak lodu. Chyba, że zaraz przyjdą rachunki za te rozbite auto, ale... No to lecimy dalej, z której tu zrobi save'a, to... To będzie długa misja. Ja też nie jestem jakoś specjalnie gotowa. No tak, jak zwykle. Dobra. Mhm. Pewnie spotkamy pana w szlafroku znowu. O co chodzi z tym jabłkiem? Taki motyw ciekawy. Aha, widać. Mam podobny. To
dopiero początek misji. Nie mamy niczego. You? What are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not gonna stop! Too much noise. You're still missing a vital piece of the puzzle. To jest pioruńsko długie. Ja nie wiem, ile to będzie miało tych elementów składowych. Ale to będzie długie. Chyba, że część tych elementów znajdziemy tak po prostu. Tak po prostu. Ale mam wrażenie, że jednak mnie gra prowadzi tak, a nie inaczej. Mam tu położyć chyba jabłuszko. Dobra, jest zagadka. Widzę państwa, mamy zagadkę. Idziemy szukać jabłuszka. Mogę położyć cebulę. Tylko, że ja ją zeżarłam. Mogłam położyć cebulę. A, muszę znaleźć jabłuszka. W różnym stopniu dorosłości jabłuszka. A to jest rodzinny portret, czy jak? No jest. Aha. Tu są jabłuszka. Jak przekonać drzewo z rękami, żeby oddało mi jabłuszko? Aha. No to muszę chyba zestrzelić po kolei. Najpierw takie jabłuszko sobie zestrzelę. Tak, tak sobie wymyśliłam. Czekaj. Potem czerwone. A potem to takie stare już jabłuszko. Boże, naprowadź. I gdzie jest ostatnie? No dobra, zielone jabłko. No, wzięłam. Takie? A nie, to jest przejrzałe. A gdzie znajdę takie dojrzałe, ładne? Hej. Tutaj, dobra, widzę. Mam. A, tylko trzy zagadki są. Znaczy, w sensie tylko trzy są te. Okej. Okay. Trzy wskazówki. Dobra. Chyba wsio. Mogę iść układać. Tutaj zielone. No, wyśnij się, denerwuj mnie, streszczaj się. Dobra, na dole były, na dole reszta, tak. Znaczy, na dole tu, o nie, nie tu z tej strony, nie z tej strony, nie, nie z tej strony, z tamtej. Nie, Boże, zdurniałam już. A co się dzieje? Nie, dobrze poszłam. Dobra. Zdążę. Prawda? Tutaj. Czerwone. I gdzie jest ten ostatni? Gdzie jest ten z tym dziadkiem? Boże, gdzie ten dziadek był? Tu chyba nie zdążę. Ciekawe, co się stanie, jak nie zdążę. Po prostu mnie... zabije? No nie, no gro!
Ale chamstwo, nie? A? No kładź! Nie! No! Naprawdę? Naprawdę? Gro? Fajne. Podobało mi się, warto to było. To było warte, to było genialne. Dobra, dalej. Ale przecież zrobiłam, no. Sekundy mi zabrakło, dosłownie sekundy. Na dole. Dobra, zapamiętam. Dobra, pomijmy to. Nie będziemy się... To chyba jest wszystko jedna kolejność, jest chyba obojętna, nie? Ja kombinowałam po prostu... Czy to jakiś ząb, jak jest za mną skrada, przepraszam? Myślałam, że to trzeba w kolejności, jak te jabłuszka, no nie wiem, dojrzewają, układać, a jak zwykle nie nam przekombinowała. Ma czas na pierdoły. Dobra, to ale to chyba... Nie muszę w kolejności, wystarczy to w miejscach powkładać, nie? O. To nie jak zwykle kombinuję za mocno. Zawsze. Proszę bardzo. Świetnie. Fajnie, podoba mi się. Bardzo lubię. A może ja to załatwię w inny sposób? Gdzie jesteście? Coś ma fajnego, czekaj. O, przyda się. Dobra, gdzie reszta jest? No, gdzie są jeszcze? Całe dwie. Prawda? Muszę chyba znaleźć jeszcze przeciwników. Gdzieś musi być jeszcze jakaś. Usłyszę, o, tu jesteś. Dobra, dawaj, dawaj, co tam masz? Shotguna masz? Ona ma shotguna, a ja nie mam. Ten mogę przez moment. Wywalę. Muszę coś wywalić. Właśnie oni są jeszcze, że mnie tutaj, że mnie to straszą. Dobra, wywal. Co jest mi jeszcze niepotrzebne? Może już mogę, czekaj, może wystarczy. Nie. A mogę wziąć do tego? Bo na razie mi... Dobra, wzięliśmy do tego, dobra, spoko. Bo na razie mi niepotrzebne. Gdzie jest jeszcze jakiś krasnal? No tu nie ma. Na dole gdzieś musi być. Bo muzyka się jeszcze nie zmieniła, więc... Może tutaj? A tutaj jesteś, krasnoludku! Księżniczko moja. Co? Idziemy tam pozbierać? O, poczekaj, bo ona się upuściła chyba. Nie, to jest... Sekretne przejście, prawdopodobnie to ciąg dalszy, a tutaj jest ważny dowód. No znowu te nasiona, nie? Ty się nie boisz, że taki zaraźliwy jest? Może to jest trujące, co to trzymasz w ręce? I co? No, no, ważna wskazówka, jasne. Facet, jeżeli to jest trujące na tyle, że po prostu zamieni cię w zombie, nie myślałeś o tym? Oj, no dobra.
Ale to jest takie długie to profilowanie tym razem. Ale są tylko trzy wskazówki, więc więcej odkryję. Zaciukali. Okej. Okay. Zaciukała. Coś czuję, że mi się to wszyscy się to wyrżną nawzajem po prostu. Ale trochę przestaję kumać tutaj fabułę. W sensie... Kto to kogo dźgnął? No poczekaj, bo się odblokowały... Tu się odblokowało i tam się odblokowało. Nie. To jednak tylko tam. Na górze? Tu mogę iść, a na górę? Tam gdzie był, tam też coś było, nie? Nie? To mi się coś przyśniło znowu. I nas zmyślę po prostu. Dobra, czyli tam. Czyli tędy. Oj kurczę, zbroją normalnie będzie wpiernicz. Znaczy zbroją mnie... Te, będzie duży wpiernicz. Będzie manto, w ten sposób. Dają apteczki, będzie manto. O. Też tak umiem. Tylko ja celniej. Dobra, coś tam rzuciłaś. Okej, okay, kluczyk do pokoju wystawowego, tak? Jak to nazwać ten pokój? O, tu mamy coś. No dobra. No nie. I popsułeś. No i zostało nam strzelanie. Jesteś zadowolony, psuję ty? Dobra, idziemy prosto, nie będziemy... Okej. On mnie głową zasłania, ja mam celować. No nie. Skubany, nie? W ostatnim momencie, kurde, dobrze, że on to wypuścił. Tak nie cierpię strzelać w tej grze, naprawdę. Ale w sumie w żadnej nie lubię strzelać. Za dużo hałasu i... nic to warte. Dobra, to się odblokuje prawdopodobnie, jak coś znowu przejdziemy kawałek, więc... Więc idziemy. Zniszczony obsas. Stiletto Hellbroken. No dobra. Mamy następne. Nie, tym razem nie profilujemy. Szkoda czasu. Nie. Idziemy dalej. Bo... Na koniec sprofiluję wszystko. No. I gdzie to było? Aj tam przestań. Nie mam, nie wiesz, wyobraź sobie, kurde.
Ona mnie widzi. Oni nie mają oczu, nie? Więc oni nie widzą, ale tylko czują. Więc fajnie by było, jakbyś mnie tu puściła, więc wiesz... Headshoty. No są tylko headshoty są tutaj opłacalne, bo to nic innego nie działa. Muszą być headshoty. Tylko czy ja nie poszłam w złą stronę znowu teraz? Ojku, jejku. Nie ma mnie. Kurde, myślałam, że będę mogła tu zakręcić. Kurde! Ale tu też nie mogę przejść. Nie, nie, nie widzisz mnie. No nie, nie, no znowu mnie złapią, no kurde. Czekaj, tu już mogę się cofnąć, matko. Gdzie ja wlazłam znowu? Nie tam, gdzie miałam, nie? No weź kobieto, daj się złapać. Dobra, mamy coś ciekawego. Do tego. No, dalej. Tu mogę? Mogę. Mam dziwne wrażenie, że chyba idę do tego kierunku. Muszę się... troszkę tak... przy mojej celności te... ojoj. Muszę być naprawdę duży. Nie ma zapisu krytu? Czemu? Dobra. No. Tak mnie ustawia do ściany, że ja się boję. Aha. Czyli tylko tu. Dobra, to wchodzimy. Ja stąd wyjdę w ogóle? O, kutwa. Poczekaj. Dobra, nie nóż chciałam, chciałam to. Czy tu będą jakieś ciekawe ciekawostki? W jednym będzie przeciwnik, jestem tego pewna. Musi tak być. Ten, wiem, że ten czerwony powinnam najpierw, ale ja nie. O, super. No. Ja sobie wszystkie posprawdzam. Coś wypadło, czekaj. Nie, coś... A nie, dobra, wydawało mi się. Tutaj. Znowu coś wyłazi. Nie? Nie, to bez sensu wszystkie sprawdzać. Ale... jak już zaczęłam... Bo po prostu to jest takie zbliżenie kamery, że zawsze mam strach, że... coś mi wyskoczy na twarz. I w sumie się obrażam trochę. Nic tu nie było naprawdę, w żadnym... żadnej znajdźki, niczego. O, no to teraz. W jednej jedynej. W sumie tą pipe to musiała już wywalić, bo ona jest na jeden strzał. I potem on zrobi tą głupią akcję, że musi popatrzeć, że zniszczył i idziemy dalej. Gdzie mam to zakatulać? A. W sumie to ona była tak ułożona, nie?
na tym drzewie ostatni jest. Profiluj. You? What are you doing here? So it was you. Much more astonishing than I imagined. I'm impressed. No! Don't! I'm not even gonna stop! Tatuaż, czy to jest wycięte? Co to kurde jest? Okej. Okay. O nie, no znowu boss, mini boss. Wracaj tam. Kurde, gdzie to się otworzyło? Tutaj? Chyba sobie je robisz. No ja naprawdę mam tam zejść? Tam gdzie ta rączka wy... O Jezu. Gdzie jest właściciel tej rączki, co tu była? Mogę zapisać grę. Super. To świadczy o tym, że tu zginę. No. Ja myślałam, że po prostu sobie stąd wyjdę. I skończę odcinek. A to nie. Takie niespodzianki. To wygląda za tym, coś było, nie? Ale nie będę się w to bawić. To tak samo. No, mówiłam? Jak jest metoda na ciebie? No bo trochę jakby obrywa. Moment, ja chyba mogę atakować wtedy, kiedy... Nie, bez sensu. Mam to R na się znać, nie? Kobieto, ja nie wiem, jak do ciebie podejść. Dobra, poczekaj, ja się muszę naładować. Kurde, jakie on ma ataki mocne, naprawdę. Co mi w nos, kurde. No? Nie, ona jest tylko jak jest... No. No tamto mi się udało tak zgrabnie, a ta kurde jest jakaś oporna, nie mogę jej... No to muszę ileś ataków przetrzymać jej, czy co? W końcu! Puściłaś coś chociaż? Byś coś dała.
No i co? I nic nie dało. Czekaj, ja chyba tu miałam iść, nie? Nie, skąd ona wylazła? Dobrze, tu, stąd. Nie, czekaj. Już zwątpiłam, czy ja się wracam. No nie, następna! Ja nie umiem tego zabijać. O kurde, nie zdążyłam. Dobra, unik. No gin już, co? No ale ty biegnij! Amunicja mi się skończyła, więc jestem w dół. Jeszcze jeden taki numer. Proszę pani, nie będziemy się tak bawić. Musiała kupić amunicję sobie. Bo zmarnowałam, zanim wyczaiłam, że... Czekaj, teraz było... Okej, w końcu. Czekaj, bo ja zwątpiłam, w którą stronę mam iść teraz? Tutaj. A nie mam już za bardzo czym szastać. Nie mam czym przeładować, super. Będę się bawić strzelanie albo... No nie! Z tą sobie już nie poradzę. Chyba jestem załatwiona już. Tu sobie już nie ogarnę tego. O, ma nie świetnie, że jest bardzo dużo miejsca do walki. Nie, no bym musiała tym strzelać do niej, ale to będzie genna. Ile ja muszę ją trafić razy? Nie mam, kochanie moje piękne, nie mam. Nie mam czym w ciebie trafiać. Jeszcze pewnie nie widzę. O, teraz cię widzę. Kurde, no znikający. Jakich jeszcze przeciwników wymyślą? Nie lubię tak. Teraz, no przybierz. Aha, świetnie. Zapomniałam, że ona ma teraz ten atak. No, ile razy muszę cię walnąć w łeb, żebyś zdechła? Wydaje mi się, że raz muszę ją walić, tylko po prostu muszę trafić w tę jej głowę. No staram się ciebie zabić. Pozwól mi skrócić twoje męki. Kurde, no kamero!
No w końcu raz trzeba trafić, tylko trzeba trafić w odpowiednim momencie. No przecież to jest tragedia. Dobra. Ja sobie już... podreperuję to zdrowie, bo mam wrażenie, że coś jeszcze dostanę w piernik jakiś. Czyli teraz w dobrym kierunku już. Starczy, już wystarczy tych... Six. Czy ja znów źle polazłam? Pewnie, że źle polazłam. Tam mam iść. Wystarczy. To już była... Wystarczy! Dziękuję. Wracam do domu. Nie podobało mi się absolutnie. A tam Emily, mózg, mózg. Tak będzie. Gdzie jesteśmy? W safe roomie. Strasznie długa misja. Albo ja ją schrzaniłam. Gdzie mogę zapisać? Tu. Fajnie. Okej. Nie zapisz, kurde, naprawdę. Jestem zmęczona już po prostu. Nagrywam chyba trzecią godzinę. Toolbox mnie interesuje. Interesuje mnie zmiana broni. Shotgun chciałabym. Ale tylko jest mało plastyk. Nie mogę, to muszę odłożyć. To wiecie co, to na razie sobie podaruję ten shotgun. Chciałabym... zapisałam, mogę się ogolić. Przebrać. A właściwie to gdzie jestem? Tutaj. No to niedaleko wyjście, to już widzimy i prawdopodobnie będzie koniec. Więc wychodzimy i... A. Tutaj. Bym się śmiał, jakby nie było. Jakbym nie miała w tym etapie amunicji i nie mogłam wyjść z tego pomieszczenia. Aha, jestem tutaj, czyli. I to samo tutaj. Aha. Ale my tu już byliśmy, ale byliśmy... A kto tam krwawi? Tam się trup ściele gęsto. Wiesz co, to ty ich wszystkich mordujesz po prostu. Taka jest moja opinia. Ale jeżeli on... Ono coś tam jęczał, więc on chyba żyje, tylko że... Ona nie żyje, ale piękne umięcie. Ale to co ty widziałeś właściwie? George, call for assistance with the body. Wait! She's still alive. No, teraz jak ją spotka śmierć? Nadzieję się na to. Diane, don't move. Don't move her hands and stay still. Nie uratujesz jej. Tak, jasne, przewróci się to na pewno. Ty już wyjdź. Stand back. Ale to i tak spadnie z takiej wysokości, że się zabije, nawet jak się nie na... Oboje?
przecież zabijecie faceta. No, to było spektakularne, przyznam. Boże, jak ta gra mi się podoba. On pewnie już ma wstrząs mózgu i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, ale... Tomy, nie ma języka, nie? To już dawno powinniście mieć wszystko. Agent York, George, are you okay? Yes, I'm okay. I think I'm too old to be an acrobat, though. Diane looks okay, too. She should be able to tell us who did this to her. God, I hope so. But you, George. Quite a catch. I'm impressed. Hmm? Chyba jednak nie jest okay. Słucham? Halo? Diane. Oh, what a beautiful day. Już nie ma języka. Leży butów nie zgubiła, ma przybite, przyklejone. There, Nick. You're under arrest for the attempted murder of Diane Ames. Huh. Back off! Don't touch me! Oh, kutwa. Oh, nie. Chyba już podaję. Ale ta gra jest upiorna. I to się nazywa dobry horror. To się nazywa dobry horror, a nie jakiś... No? Szok. Stupor. Raczej grabasz. Thomas, we'll need a body bag too. Są fenomenalne ujęcia w tej grze. I takie emocje są, że... Nick, quiet. Co usłyszałeś? Can you hear that? Ktoś płacze. Nie. A. Ej, ale te zmiany nastroju w tej grze też są upiorne. Coś idzie. Hmm.
wants us to follow him. Shall we follow Zack? Owszem, ale może w następnym odcinku? Nie? Dobra, idziemy za psem. Naprawdę? Albo czy... Ja tak się wyrwałam, ale... Ten pies jest za chudy. Kto go głodzi? Ile jeszcze trupów? Poczekaj, za chwilę. Czy tutaj nie muszę z kimś porozmawiać? Boże, oni tu wszyscy na psychiatryku wylądują. Tomasz już w ogóle już praktycznie chyba... Jest podejrzany ten Tomasz. Co jest za... No i co, pewnie obite żebra, trzęsienie mózgu ma George i... Dobra, idziemy za piesełem, bo może zaprowadzi nas na koniec odcinka. No. Tu? Ja cierpliwie czekam. Idę za tobą, no to pieseł. No ale masakra, nie? Bo ciekawe, czy ona miała odcięty język, czy miała tylko pełne usta tych nasion. Ale pluła też krwią chyba trochę, więc... No? Halo? Pieseł, ty nie wiesz, co ja tu przeżyłam. Ale dobry odcinek. Znaczy dobry epizod. Tylko będzie mega długi chyba. Jakoś to potnę. Pieseł, tu jest krew. Tutaj kogoś zamordowali, tak? Dobra, już chyba sama trafię. Wiem, tutaj, nie? Wybacz, piesku, ale już sama ogarnęłam. Ale Zach, nic... Willie is calling for us. Ale... Jednak nie tu? Tutaj? Czy po prostu przerwałam mu i zaczął od nowa? Bo go wyprzedziłam. Dobra, żeby też szła grzecznie za Ale nic tu tyle krwawi, nie ma prawa przeżyć. Tu naprawdę, tu byliśmy już kiedyś. To jest gabinet Diane. Tutaj? Tu nie byłam. Piesu, wiem, że tam, ale mnie interesuje też tutaj, bo ono tu siedziała. Ale to chyba nie ma niczego dla nas, bo by nam poświetliło. Dobra, nie traćmy czasu. Bo tak odcinek będzie koszmarnie długi, ale... Co, piesek? Ale czekaj, weszliśmy tamtędy, tu jest jakby... Tutaj? Ale co ty tu chcesz? Co on chce tu pokazać? Przecież tu niczego nie ma. Ale tutaj nie ma niczego, piesku. Tutaj możemy jedynie z... Nie wiem, którymi drzwiami wyszliśmy. Czy tymi, nie? No tu jest łazienka. Chyba tymi? Chyba tak. Nie no, stabilizer. No ale co ten pies od nas chciał tu? No to ja nie wiem już. Skupiałam teraz. Myślałam, że piesek nas spektakularnie zaprowadzi na koniec odcinka. Piesek podszedł, stanął tu i co?
No. Ale tutaj niczego nie ma, piesku. Aha. Jest. Tutaj. Zauważyłam. No proszę. Willie, are you out there? Kaysen. What are you doing in there? York, is that you? Thank God. I can't get this door open. Can you unlock it from your side? Kaysen, stand away from the door. Nie możesz sam strzelać. Byłoby nam łatwiej. Zamknęła cię tu, dała ci pocałunek śmierci. Widziałeś? Co tu się wyprawia? Where's Diane? And what are you doing here? I was going to ask you the same thing. No. Well, let's just say I have my reasons, you know, private reasons. I don't really have to tell you, do I? Actually, you do. Diane just died a moment ago. What? You're not just a key witness now. You're now a suspect. And you need to tell me exactly what you were doing here. Well, I just came here to talk with Diane. To have a conversation. And I suppose that kiss mark on your cheek is from your conversation. This was just a spur of the moment thing. Which is exactly what killed Diane. Okay, okay. I came here to be with Diane. You happy now? We've been together before. A couple times. It's one of the reasons why I like coming to this town, see? This time is no different. I bumped into her in a bar in Seattle. I had some holiday coming up. Well, so I just took it and I drove her back here. I have a wife, you know, but we've been separated for a while. We're going through a divorce right now, and I don't want her lawyer finding out. Anyway, how could I kill Diane if I was in a room locked from the outside? 2 hours ago, me and Diane, we were taking it easy, drinking upstairs. We were, you know, enjoying ourselves. Then Nick had to show up. Well, then Diane had a sudden change of heart. She locked me up in here. Ale czemu cię zamknęła na kłódkę? I've just been here, waiting for her to come back, of course, but she didn't. I heard footsteps a couple of times, but they just passed by. Well, then I couldn't wait anymore, so I let Willie here out through the window. Then you showed up instead of Diane. Głodzisz tego psa. Ja mam przeczucie, że ten psu też coś stało. Diane has become the third victim of our killer. And nada from questioning Nick. Nothing. Got no new leads from questioning Nick. He's taken the death of Diane really badly. In shock, the works. He claims to have liked talking with her about art. But he also had a problem with her views about men. He says that they argued, but not at a level that would lead to a murder. They were about to head out to the bar again together. But while he was waiting for Diane, someone knocked him out cold. He has no idea who it was, either. Of course, Kaysen looks like a prime suspect. But that door was locked from the outside. There was no other way in or out of that room. Which means there is no evidence of his involvement at this time. He did say something else. The footsteps he heard outside the room were not heels, but a man's boots. And Nick was wearing boots. But now that Diane's dead, no one can back up Nick's statement. Which is why we have Nick in custody and have to let Kaysen go free. That seemed like the only option, at least for now. One more thing, Zach. George looked terribly depressed. I guess this case is really getting to him.
He's feeling responsible for the deaths of Becky and Diane. Take his rules and confidence away from him? I wonder what's left. Well, of course, he'd still have muscle. Skończyliśmy. O kurczę, nie wiem, długi ten odcinek będzie chyba. Ale dużo się działo, prawda? Kurczę, no sporo tutaj jest emocji tych wszystkich wydarzeń, tak mi się wydaje. Kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.